Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Czechu, Erich Czechu Czechowski. Witam was w pierwszym odcinku z gry Gothic 1. Mianowicie, tak, pierwsza sprawa. Na początku trzeba sobie coś wyjaśnić. Jakbym źle prowadził, czuł się dziwnie, znaczy już się czuję dziwnie, nagrywając w ogóle cokolwiek. Miałem przerwę dwuletnią chyba, czy coś takiego, więc no, może z rok. Więc jakby, jeżeli ten odcinek będzie jakiś drętwy, to bardzo przepraszam. Ale wzięliśmy drętwą grę na sam. Drętwą grę na sam start. Mianowicie Gothic 1, no bardzo stara giereczka. No co, no chyba czas w ogóle rozpocząć tą grę, a przy okazji jest no rok, no rok, tak? Ja mam tyle rzeczy do powiedzenia. Przypominam tylko, jeżeli jesteś nowy, klikaj w subskrybuj, zostaw lajka i napisz komentarz. Chociaż ja wiem, że takie mówienie na samym starcie jest trochę idiotyczne, bo jakby nie wiesz, czy odcinek jest na razie jakiś debil mówi coś przez 1,5 minuty zamiast grać w Gothica, no ale ja tylko przypominam, no wiecie, jeżeli jesteś tu już, nie wiem, 50. raz, to chyba wiesz, że raczej to w ogóle ja i mój komentarz ci się podoba, więc tylko przypominam, tak? Żeby nie było. No. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że ja już troszeczkę grałem w Gothica, ale ten odcinek był, Jezus Maria, ten Podczas odcinek był długich lat swego drętwy, panowania to Robar zdołał stwierdziłem, pokonać że wszystkich pierdolę. wrogów królestwa. Oprócz jednego. Oprócz jednego. To jest pierwsza gra, w jaką grałem w swoim życiu. Sąsiad mi przyniósł. W 2009 jakoś. Jak miałem 9 lat. Tylko ja muszę chyba tak zrobić, żeby trochę słyszeć, czy ktoś nie przyjdzie. Jakbym w pewnym momencie Wojna z zniknął, orkami była niezwykle kosztowna, to zniknę na a minutę, cenę za otworzę nią drzwi i miała przyjdę z ponieść powrotem, żeby nie niewielka było. grupa skazańców. Może ja Król zamknę się potrzebował i... mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. O, to Xardas w ogóle mówi. Niespodziewanie No coś tak. zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Easy clap. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, ta scena pana z tą twarzą Werantu, będzie mnie zawsze bawić, wskazuje zawsze. tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Jak to pod jednym warunkiem. Jak to jest drętwe. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Fotorealistyczna grafika wody. Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! Diego. No już, wstawaj. Czekajcie, ja sobie... O! Nazywam się Diego. Dobra.
Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowe. Jestem bezimienny. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym? Ja na razie nie będę za dużo komentować, może skupmy się na grze i a potem sobie pogadamy na pewno. Na pewno będziemy mieli sporo czasu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Box. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. Diego. Przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy. I w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie Stary Obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. O, chyba... Nie mieliśmy co... A dobra. Ojciec? Dobra, powiem. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dobra. Spotkamy się w starym obozie. Ups. Rozdział pierwszy, witamy w kolonii. Moi drodzy, wiem, że odcinek trwa 8 minut, ale nie chciałem przeszkadzać w tym pięknym jakże dialogu. Pierwsza sprawa. To jest taka, że ja grałem. Grałem wcześniej. To było chyba z miesiąc, może więcej, może to było z 4 miesiące nawet temu. Na pewno starałem się, tylko zapomniałem, że jak się tu coś podnosi. Właśnie i po to sprawdzałem to wcześniej, nagrywając odcinek. Żeby to wszystko ogarnąć i słuchajcie, chyba z jakiegoś kolesia szukałem z godzinę i stwierdziłem, że to potnę, a potem mi się nie chciało i stwierdziłem, że dobra, jak to mają być jakieś takie fajne, naturalne odcinki, to fajnie by było, jakbym po prostu kontynuował i każdy mój błąd było widać, bo o to chyba chodzi w gameplayu, to ma wyglądać tak, że jakbyś se prawie pograł, czy coś takiego, to takie trochę granie tylko z komentarzem jakiegoś pajaca, co nie? Dobra, lewy kontrol. Okej. Dobra, stop. No, zaraz wszystko ogarniemy. No, nie działa. Spacja? Nie. No, wszystkie przyciski po kolei lecimy. Enter, myny.
O. Okej, okay, pod N mamy misję, pod B mamy stacy, dobrze wiedzieć. Pod tym się chodzi, jasno. O! Ty, tu jest widok FPS pod F? Co ty gadasz, chłopie? Gothic z widokiem FPS, lecimy. Normalnie tego. O, a to? Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Dobra, a to nie było jakieś... Oj, moi drodzy. No, podniesienie pochodni to będzie nie lada wyzwanie. To właśnie, pamiętam, że strasznie się z tym męczyłem. Jak to kur... A wiecie, co jest najgorsze? Ja nie mam neta. Ja w tym momencie nie mam neta, dlatego wszystko nagrywam. W ogóle, wiecie, śmieszne jest, bo teraz przydałoby się trochę pogadać. Przy okazji będę sobie ogarniać klawiaturę, bo jestem totalnym nobem w to. Śmieszne jest to, że wszystkie te zielone ściany, na przykład ta zielona ściana, tu z tyłu mam zieloną ścianę, tu mam taką wielką czarną ścianę, co nie? Wszystko było ogarnięte po to, żebym... pokój w ogóle był skonstruowany, LEDy, wiecie, wszystko było tak skonstruowane, żeby pod nagrywki fajnie wyglądało. I teraz ogólnie się przeprowadzam, więc kiedy widzicie te odcinki, to prawdopodobnie nagram całość w tym czasie, bo teraz aktualnie przez kilkanaście dni nie będę miał neta, a możliwe, że tylko będę miał w telefonie później. Więc kiedy widzicie to, to są odcinki w ogóle o 16 i o 18 i będziemy grali do końca, więc teraz będę miał sporo czasu na... na nagranie tego wszystkiego. I śmieszne jest to, że przez te 2 lata, od kiedy tu mieszkam, może nawet troszeczkę więcej niż 2 lata, wszystko było ogarnięte po to, żeby nagrywać i ostatecznie nagrałem tu ze 2 odcinki chyba łącznie. O... No nie, no come on. Po którym się podnosi? To był jakiś to było tak łatwe, ale... O! O! Nie no, te moje miny to... Powiem wam tak. No... Ja jak czasem walnę jakąś minę, to jest hicior. Też ja potrafię na przykład robić takie straszne miny i powiem wam szczerze, że jak zrobię sobie taką minę na przykład przy lustrze, to ja mam takie, ja się sam siebie boję, co idzie, więc to jest grubo. Podnosimy to na lewy przycisk i W. Oj, elegancko, tu mamy tabik, dobra, wszystko już wiem, wszystko można grać, no. O, ojejo. Dobra, moi drodzy, Gothic 1. Zastanawiałem się przez długi czas, czy nagrać to z modami, czy nagrać to bez modów. Bardzo długo podchodziłem do tego i ostatecznie stwierdziłem, że nagram to bez modów, bo właściwie nigdy chyba, wydaje mi się, nie przeszedłem Gothica. Jedyne co z Gothica pamiętam, no to niewiele i to było z gameplayu pewnie Gimpera gdzieś dawno, dawno temu. Dobra, tu pamiętam, że trzeba... O, są moje zapisy, widzicie? O, no, to było... No, to było 4 miesiące temu, to było w styczniu. Czas gry. Godzinę. No, widzicie, i dalej nie grałem. Więc zapiszmy tutaj, nazwijmy to jakoś nowy... A nie mam Y. Start. W ogóle to jest niesamowite. To jest taki syf. Zaraz będziemy rozkręcać z tyłu szafy. Tutaj, chłopie... Tutaj jest tragedia. Myszka nie działa mi scroll, wiecie. Tu mam drugą myszkę, jakbym chciał coś oddalić scrollem, rozumiesz? A nie używam tej swojej SteelSeriesa, bo nie działa mi scroll, nie? Tu jest taki syf, kurwa. Klawiatura ledwo co działa, nic nie działa. Y nie działa, chłopy. Ja tu mam wszystko na tym biurku, co chcesz? Igłę, cyk. Szluga, cyk, nie? Wszystko tu jest. To jest wszystko. A w ogóle to jest... już tak staram... No nie, co ja znowu klikłem? O, dobra. Drabina. Dobra, wchodzimy na drabinę. Więc to jest niesamowite. Miałem tyle czasu, żeby sobie ponagrywać te wszystkie odcinki.
ich nie nagrywałem, nie? I teraz w momencie, kiedy się wyprowadzam, nie? I znowu jest ponownie taki syf, siadam wreszcie, żeby sobie nagrać odcinki. To jest, kurwa, nie wiem, co jest ze mną nie tak. Nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. Proste. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak, chcieli mnie zabić prawie, ale Diego mnie pomógł. Tak, rozmawiałem. Super, jesteście kolesie z tego starego obozu. Zatem wiesz mniej więcej co i jak. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? Słyszę chrząszcza. Chrząszczy nie da się zabić, nie? To ciche i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. Super. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. O. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadiaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Cmon, bro. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie, one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuję broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kill-off. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Dobra, ty mi nie mówię, jak mam żyć, Ory. Wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Bla. No, nie zesraj się, idziemy dalej. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. Dotrę, bo już to grałem. Siema, co słychać? Co słychać? Wszystko w porządku, jak okiem sięgnąć. Żadnego bandyty z nowego obozu. Niesamowite, dobra. O kurwa, no to... O! Na chillku, gościu. A jak puszczę? O, okej, okay, dobra. Dobra, warto to znać. Dobra, mamy jagody. I to są te chrząszcze, one... Jak się zabija chrząszcze? Cholera jasna. Jak tu się jakiś atak wykonuje, nie? To jest skok. A wiecie dlaczego? Bo ja pamiętam poprzednią misję, jak ja miałem ogarnąć chrząszcze jakimś chłopowi tam, nie? Chyba przez godzinę. Z godzinę te chrząszcze próbowałem zabić. No nie da się. Bo ja coś robię źle, może nie pod tym się bije, czekaj. No, bezi. Pozycja bojowa, lecimy. O! Ale patrzcie, no nie da się. No. Jak? Powiedz. O, zabiję. Nice. Jak to wziąć? O. Dobra, ty, da się jednak. Bezi? To jest ważny priorytet tego, co... No, Jezu. Ty, powiem wam szczerze, że poprzednio to jakieś wszystko mi tak drewnianie szło, a teraz to jest, kurczę, jakbym... Easy peasy. Wiecie, co jest też najgorsze? Wcześniej mówię dużo razy, wiecie. Ale strasznie słaba sprawa jest mianowicie taka. Że ja nie mam miejsca na dysku. Ja mam 10 GB. A troszeczkę powiem wam szczerze, że obawiam się, że 10 GB to nie jest za dużo. 10 GB. Ja nie mogę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że taki 1,5 godziny odcinek może trwać 10 GB. Więc gdyby wywaliło nagle odcinek, nie? W sensie by zniknął, to no powiem wam trudno, tak? Trudno. Ja muszę pogarnąć i wyczyścić tego kompa. Skąd ja mam? Ja mam chyba 1 terabajt i 300 gigabajtów zajęte. Czym? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Ale też w sumie mam, ale... O. Jak się tylko skaczę teraz. No,
Ręce od Boga dostałem. Ja pamiętam, jak grałem, jak to wszedł. Tu wszedłem. Pewnie, że tu nie wszedłem. A teraz zobacz, robię co chcę, klikam jakieś. Kurze, dobry dzień, jest ładny, jest piękny dzień, piękna pogoda, idealny dzień, żeby zacząć zmiany w swoim życiu. Piękny dzień, piękna pogoda. Idealny dzień, żeby zacząć zmiany w swoim życiu. Piękna pogoda. Nie pamiętam już. A taka piosenka była. Krzysiu, powiedz mi, jak mam żyć. Dobra, teraz trzeba się uzbroić, to jest bardzo ważne. Dobra, mam broń, mam kill-off. Teraz jak się uzbroić w ten kill-off, moi drodzy? Pyk. Co ludzie mówią, że trudne, że trudne jakieś sterowanie w Gothicu. Przecież to jest easy. To jest easy, dobra. Młody kretoszczur jest walony na tak zwaną... jest walony po prostu. Jest walony młody kretoszczur. W ogóle nie wiem czy wspomniałem, może też, przepraszam, jeżeli ktoś na pewno, jeżeli ktoś to ogląda, to ze względu na to, że tu mam 30 subskrypcji, więc, ale chciałem też pogadać o tym, dlaczego mnie nie było, dlaczego nie ma vlogów i tak może, jak mi się coś będzie przypominać, to będę ciągle, będę wspominać o tym cały czas, tak? Mianowicie, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Ale jak mi się przypomni potem, to wam powiem. Nie wiem, czy tu byliśmy? Chyba nie. Czy chyba, bo to się tam nie da wejść. Co miałem mówić? A! Że nagrałem serię wcześniej. W ogóle dużo odcinków nagrałem pewnie. Miałem takie podejścia, starałem się i za każdym razem byłem nieusatysfakcjonowany. Na przykład była seria z Motorsport Managera, gdzie na każdy odcinek spędziłem chyba z 10 godzin łącznie montażu i tak dalej. I to była naprawdę fajna seria, a w pewnym momencie stwierdziłem, nie jestem usatysfakcjonowany. I ostatecznie usunąłem to wszystko, co nagrałem, więc... Więc to nie tak, że się nie starałem, nie próbowałem, ale po prostu... Nie wiem, jakoś nie byłem zadowolony ze swojej pracy i tyle. Dobra, trzeba temu, jak oni się nazywają. Koko, młody ścierwojad. Pyk. Powiem wam tak, te ścierwojady, one się wydają easy, co nie? Ale powiem wam, że jak ich jest ze 3, to już chyba trzeba uciekać. I to szybko. Czy pałka będzie lepsza od miecza? Wątpię. Aha, jakby dźwięk był za tego, jakby coś było... On mnie to triggeruje. Ja muszę tą strzałę podnieść. No. Jakby dźwięk był, wiecie, za głośno, za cicho, no to wiadomo, że wszystko zostanie oczywiście poprawione w następnych odcinkach. Na razie to taki testowy, przypominam, że naprawdę z dwa lata z 2 lata tak realnie nie nagrywałem. Jeszcze teraz jest duży syf, jeszcze teraz muszę słyszeć, czy ktoś nie dzwoni, bo chyba sobie zostawię tak. Ja wolę mieć te słuchawki razem, bo tak jakoś, nie wiem, jak przygłów wyglądam. Z tą jedną słuchawką, ale dobra. Czekaj, tak? Dobra, już walić. Z drugiej strony właśnie zawsze sobie mówiłem, że zawsze jak miałem jakieś gorzej wyglądałem, czy ten i ja strasznie miałem odnośnie włosów, to nie wiem, możecie sobie wejść na kanał Czechu, jest oczywiście w opisie. No zawsze miałem taką grzywkę gdzieś dotąd i zawsze miałem pierdolce, żeby tą grzywkę ładnie zrobić. Znaczy ładnie, raczej nie było zazwyczaj ładnie zrobione, ale miała być kurwa długie, nie? Pewnie masz rację. Boste, że mam rację. Więc... Ościu, ty mi nie mówię, jak mam żyć. Więc ustawiałem sobie ten i w...
I zawsze jak mi się już potem nie chciało, albo coś się psuło, to zawsze sobie mówiłem, kurczę, jestem tu po to, żeby żeby rozbawiać, nie? Chcę cię ostrzec. Tym głupiej wyglądam, tym właściwie lepiej nawet. Tereny łowieckie. Na co polujecie? Na co polujecie? Na ścierwojady. Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić. Jeśli wie się, jak to zrobić. Macha z mięsem. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest taki niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. A to potem wam powiem, to sobie zapamiętam. Przegrajmy wszystko, bo jeżeli gramy w tą grę, to korzystajmy z niej, gramy na 100%, gadamy z każdym, wiecie. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. No i tak nie będę nic pamiętał, opowiedz ale mi dobra. Jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. A tu są często orki w ogóle? Się tam chyba orkowie, są, nie? Albo jeszcze gorsze potwary. To na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia. Zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Co ty gadasz, gościu? Gdzie mogę zdobyć jakąś... Oni chyba mi o sprzedają, nie? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam kartograf, jeden kartograf. Tak. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Dobra, da się zrobić. Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli stać cię na tak ogromny wydatek. Ta, mu można podwędzić mapę, to jakieś to jest plus. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. A mam dwa i mogę je opylić. Siema, Drax. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Właśnie nie wiem, w co inwestować. Dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczę... Chyba mam piwo. Proszę o to piwo. Proszę, o to piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Hagrid, a już tu mówiłem wcześniej, ja pamiętam, w poprzednim, jak nagrywałem pierwsze odcinki, nie mam tych odcinków, już chyba je usunąłem. A szkoda, bo bym teraz sobie wstawił tu i by było tak double, wiecie, zmontowałbym ten odcinek i tak w podwójny ja bym mówił. Hagrid, ale to jest Hagrid, nie? Słuchajcie. Co jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Hagrid. Sprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. Tak, ja zawsze lubiłem polować i zabierać tam skóry. Ja uwielbiałem robić skóry w tej grze, w Gothicu. Nie wiem dlaczego. Dużo żądasz. Ale lubiłem, no. Usługi. I nigdy nie przeszedłem tych gier. Wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać nigdy. Zainwestowaną kwotę. Zawsze grałem w jakimś etapie, się zatrzymywałem i... Nie wiedząc, jak je oprawić, po prostu zgniją.
A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. No tak, no nie mam tu bryłek rudy niestety, koleżko. Ty jesteś rudy, ty. No, zapiszmy. Może spróbujmy zabić te ścierwojady, chociaż... Oni mi chyba pomogą, ale z tego co też wiem... Tylko żeby mi nie zabrali expa. To jest najważniejsze, dobra? O, nie, szybko, bigo! No, chyba zabrali mi expa. To się już więcej nie powtórzy. Ludzie, ale dobra. Trochę drętwę to, tak jest, że musisz kliknąć, klikam W, klikam D i muszę wyjść tego lewym, ale dobra. Widziałem jak dużo osób zamiast zapisać wczytywało gierę, dlatego zawsze jest fajnie mieć dwa zapisy, bo może się czasem coś spieprzyć. No, tu mam doświadczenia, następny poziom. Okej, to mam pod B, no mam zapamiętać. I pod N mam bieżące misje. Muszę najpierw porozmawiać z Torusem. Okej, nic więcej nie mam chyba za bardzo. A czekajcie, a tu coś jeszcze jest? Informacje... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To nie mój problem. Okej, dobra, na razie to nie jest istotne, może chodźmy tędy. Chociaż nie wiem, czy to jest rozsądne. Tu są... Nie, dobra, tu są więcej ścierwojadów, ale to na razie nie znam jakieś turbo potrzebne. Myślę, że nauczymy się tej umiejętności oskurowywania zwierząt. No będzie nam wtedy, będziemy pito zarabiać, co nie? Będzie pito zrobione, chłopie. Więc wydaje mi się, że koch. Jestem ciekawy, czy ktoś podjął się takiego wyzwania, na przykład przejść Gothica bez śmierci, czy coś takiego. Nie, że bez zapisu grał chłop. Jak padł, to padł. To było ciekawe, to było nawet fajne. Pewnie wyjątkowo trudne, bo ta gra jest kurwa drewniana, ale... Ty, czekajcie, ile jest warte mięcho? 5! Ty, to się opłaca, no. To jest opłacalny biznes. Idziemy jeszcze tam wyżnąć z dwa ścierwojady. No Wałbrzych. Pyk. 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 Oj. Oj, już padam, ja padam. A, co ty robisz? Bezi! Debilu. Nie! Dobra, nie pomogli mi. Następnym razem cię pokonam. Jan Achon. Nie, to był Adam Małys. Nie, to było Jan Achon. Nie wiem, nie będę. No, Bezi! Dobra, nie no, nie odpuszczę. Nie będzie ścierwojad pluł nam w twarz. Nie dzieci nam germanił, tak? Proste piła. No dobra, wreszcie tamci idą. Nie no, co oni kurwa robią, no? Dobra, ale widzieliście jaki perfekcyjnie wy... No chłop mi pół chapy ściął, no i... Dobra, teraz trzeba dobrze... Pa, cyk! Dobra, nie da się ich pokonać. Wiecie, przez chwilę miałem w ogóle takie w głowie, tak się zastanawiałem, mówię... Może faktycznie by było fajnie przejść Gothica bez śmierci, nie? Że tak realnie, wiecie. No, to sobie przeszliśmy. Normalnie przechodzimy. Nie, no, chyba to jest niemożliwe z takim tym. Wiecie, to nie jest Wiedźmin, gdzie no, realnie masz szansę odskoczyć i tak... O, co to było zamknięcie? Ma miga. No, schowaj. A mieliśmy nie wchodzić do lasu w ogóle i co robimy? Chodzimy se po lesie, proste. Kretoszczur ma dwa mięcha, a jest też easy jak ten, więc kretoszczura opłaca się zabić, jak coś. Zanotować. Ale kurwa, efekty cząsteczkowe, zobacz. Jak spadają liście, chłopie. Wydaje mi się, że... O, znowu coś migło. Nie wiem, czy to w grze, czy... Nie, chyba w grze.
Czy z dwoma kretoszczurami sobie poradzimy? Kurwa, trzymaj mi piwo. To, aha, chciałem powiedzieć, że te odcinki będą długie. O, także ten. Te odcinki będą długie. I będą takie bardzo, wiecie, no. To nie są vlogi, gdzie 10 minut jest zamkniętej akcji, zmontowanej i tak dalej. Więc ja też chciałem, był taki pewien okres, w którym na przykład chciałem właśnie Gothica montować i tak dalej. Ale powiem wam tak. Gameplaye, gry to raczej jeżeli te gry to nie są takie minigierki na tam na jeden odcinek czy coś takiego, to powiem wam tak. Gry to nie jest miejsce, w których... Gier się po prostu nie montuje, nie? Takich gier jak na przykład, takich zwykłych gier, nie, jeżeli masz tam Garry's Mody, czy... nie wiem, na jakieś szybkie gry. Kurczę, może by tam coś ciekawego. Może spróbujmy je. Mam nadzieję, że nie spieprzyłem zapisu. Może spróbujmy je wywabić. Dobra. No chodź. Chodź, gagatku. Uch, za pół chłapy chłop mi ściągnął. Nie no, nie da się. Nie, dobra. Ta, tamten był jakiś easy. Teraz stać mnie na parę easy. Benz. Kubek. Dobra, Jagoda. Tą drogą ładne imię, Jagoda. O? Cox. Cox imię, Jagódka. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Pamiętam, ostatnio odpowiedziałem tu bardzo źle. Chyba tu. Diego powiedział... że mam się z nim spotkać, chciałem tylko trochę się rozejrzeć, jasno zamierzam przyjąć, no to była ta odpowiedź. I chyba z tego co pamiętam dostałem dobór żelaza pod Diego moim żebrem. Że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś. Coś nowego? Nie, wszystko po staremu. Kiedyś to było. Tylko właśnie, że w sumie nie wiemy jak kiedyś to było, więc odpowiedź wszystko po staremu jest kurczę. Idiotyczna w naszym przypadku, ale dobra. Dobra. Musimy iść do Diego. Gdzie jest Diego? Tutaj jest strażnik. Tutaj Diego chyba... O, tu jest Amigos. Kurczę, ale te tekstury migają. Nie podoba mi się to. Dajmy grafika. A w ogóle powiem wam tak. A ile ja się natrudziłem, żeby tą grę odpalić, powiem wam szczerze. To Chryste, panie. Dobra. Ale jak się udało, to jest koks. Dobra. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. Ja chyba wolę... A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Wydaje mi się, że chyba tam, gdzie dołączysz do obozu, to wydaje mi się, że takie będzie zakończenie chyba gry, nie? Że jeżeli dołączysz tam do tej sekty, to właśnie ten bóg tamtego owego, nie chcę tam spoilerować, co nie? A chyba właśnie teraz, gdzie jesteśmy, czyli w starym obozie, wydaje mi się, że nie mam pojęcia, jak się kończy tutaj historia.
Nie wiem. Jest nie do sforsowania. Więc może pójdziemy w ten nowy, w ten stary obóz. Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszno, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. Nie, kozacko jest. Dobra. Trzymaj się. A ty i co teraz? A, czyli z Torusem mam porozmawiać, a nie z Diego, dobra. Siebie, o, witam. Witam serdecznie. Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie Gomeza mają prawo wstępu. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę? Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie 1000 bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. 1000 bryłek? Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Normalnie. Masz tu swoje 1000 bryłek rudy, a teraz pozwól mi przejść. Próbujesz mnie okpić, chłopcze? Nie masz 1000 bryłek rudy. Dwa mam. Ale muszę też się jest koks. Mam list do arcymistrza magów ognia. I myślisz, że wpuszczę cię tak po prostu do środka? O kurwa. Żebyś oddał list i zgarnął nagrodę. Co ja powiedziałem? Tak. Dobra, pokaż ten list. Nie ma mowy. Zapomnij o tym. W porządku. Już zapomniałem. Nie, no czemu to powiedziałem? Ale jestem idiotą. Chyba nie powinienem tego mówić. Nie no, chcę pracować co ja dla powiedziałem? Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Jestem koks. Dlaczego sam nie poddasz mi próby? Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda. Nie przyzwyczaiłem się do trzymania tutaj mikrofonu. A jeśli narobisz kłopotów, jest... to on poniesie za nie odpowiedzialność. No, takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Teraz nie widzę klawy, nie? Nie. Bo mam rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Nie wiem, jakby musiał być jakoś... O, it's better. Ale dźwięk może być słaby, wiecie? Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. Może zostawimy na chwilę. Aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. No dawaj. Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Między nami, kolegami. Z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. Ale a to amigo. Już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. O? Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca.
Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku. Tuż za wejściem. O, zaczyna się, kurwa, południowa, wschodnia. Spójrz, bliżej centrum. Ludzie zawsze gadają. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz? To już twoja sprawa. Ty, ale dobra, zajmę się tym. Zajmę się tym. Chciałbym powiedzieć, że nasz miecz... O, wygląda źle. Zardzewniały i w ogóle, dobra. Południowa, kurwa, wschodnia, teraz będzie dobra zabawa, już wam mówię. Teraz będzie dobrze. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. No. Od razu wiedziałem. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Można tak skipnąć? Jeśli chcesz do nas w zewnętrznym pierścieniu... Chciałem tylko wiedzieć na przyszłość. Wpływowych ludzi. W tej historii jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. No dobrze. Gdzie znajdę te ważne osoby? Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Ha. Poza tym jest jeszcze Torus. Jeśli myślisz, że... To się już więcej nie powtórzy. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Tylko zachowaj to. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj. Ale Diego ma te... brwi kozackie. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij nie wiem, jak to nazwać. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę Rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu. Zaraz przy murach. Nawet tego nie słucham, bo to... Powiem wam tak. Ci ludzie są tutaj niemożliwi do znalezienia. To nie istnieje nawet szansa na to, żeby to znaleźć tych ludzi w mniej niż, kurwa, nie wiem, 20 minut. Nie da się. Na czym polega test zaufania? Gosiu, lecisz i chłopcie łapy z tyłu. Tam znajdziesz faceta. A, tutaj jest inny chyba. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Dobra. Zawsze to zadajmy lepiej. Skoro ta lista jest taka ważna, to jest dobre pytanie. Pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja. Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Na lewo od północnej bramy, pewnie, że tak. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Nie wiem, chyba zręczność jest do łuku, co nie? Musisz. Ale na razie nie mam łuku. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Ta sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. Niezły z niego wojownik. Musisz porządnie poćwiczyć, jeśli chcesz go pokonać. Bierz się do roboty. Przed tobą jeszcze daleka droga. Dobra. Moi drodzy. Trzymaj się. 48 minut odcinka. Minęło szybciuteńko. A co tu mogę zrobić? W dzisiejszych czasach na nikim nie można... Masz rację. Nigdy się nie dał. Mam już dość. Co kurwa? Co jest grane? Okej. Nie chciałbym być teraz w jego skórze.
Co tu się dzieje? Zawsze to samo. To się chyba nigdy nie skończy. Co jest? Dobra. 49 minut odcinka. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Przypominam oczywiście o łapkę w górę, o napisaniu komentarzu, o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Jeszcze raz, jeżeli tylko mogę za coś przeprosić, to jeżeli komentarz był jakiś drętwy, jeżeli ten odcinek nie był aż tak dynamiczny, jak powinien być, jeżeli posiadał jakieś błędy, no to mogę tylko przeprosić i powiedzieć wam, że na pewno w kolejnym odcinku to naprawimy. Fajnie. Fajnie jest znowu usiąść i coś nagrać. Szkoda, że nie miałem tu... Znaczy miałem okazję, ale szkoda, że nie zabrałem się i faktycznie nie nagrywałem tutaj, bo po to został stworzony ten pokój i... Ale wiecie, będzie jeszcze okazja na vlogowanie, będzie jeszcze okazja na granie w gry, będzie okazja porobić naprawdę wielkie rzeczy. Na razie gramy sobie w Gothiczka i jest maśniutko. Trzymajcie się tam. Mam nadzieję, że kiedy już wrzucę te odcinki, to już nie będzie zarazy i wszystko będzie koks. Na razie jest lipa, aczkolwiek nawet nie wiem, jak bardzo lipa jest, bo tak jak mówię, nie mam neta od dwóch. Znaczy mam neta w telefonie, ale nie wiem, jakoś jak mam na kompie, to robię wiecie, tu lewo, prawo, monitor, wszystko mogę ogarnąć w 3 minuty, jak mam kurwa telefon, to żeby coś zrobić, to ja potrzebuję 2 godziny. Nie wiem, jak to działa. I w ogóle wszystko się jakoś kurwa gorzej ogląda na tym, nie wiem, jakoś nie lubię telefonu. Tyle, trzymajcie się, miłego dnia życzę, do zobaczenia, a ja spadam, bo mam do posprzątania mniej więcej cały dom. Pamiętajcie, odcinki 16, 18, bardzo miło was widzieć, ktokolwiek to ogląda. Mam nadzieję, że sprawiłem uśmiech do zobaczenia. Trzymajcie się, bo cześć!